Kombinezon skórzany STR to był wielki hit pod względem designu, ceny i oczywiście sprzedaży. Jednak minęło kilka sezonów i przyszedł czas na STR-a 2.0. Najpierw zafundowałem sobie niesamowicie emocjonalny poranek na lotnisku na motocyklu RSV 1000. Potem stwierdziłem, że należy wskoczyć na coś bardziej przyziemnego i przetestowałem kombinezon na Hondzie CB500F. Dwa różne światy, dwa różne motocykle i duża przepaść, jeśli chodzi o moc. STR 2.0 został wykonany ze skóry bydlęcej. Posiada certyfikację potrójnego A. Co to nam mówi? Jeśli wywalimy się przy prędkości 120 km, kombinezon wytrzyma tarcie przez 5 sekund. W newralgicznych punktach, takich m.in. jak łokieć, bark czy oczywiście kolano, zastosowano podwójną warstwę tej skóry. Stretch. Wpływa on na zakres ruchu, który oczywiście w kombinezonach jest w jakimś stopniu ograniczony. Wewnętrzna część ręki pociągnięte jeszcze pod pachą i oczywiście w kroku. Stretch znajdziemy również pod regulacją w biodrach. Druga rzecz, jeśli chodzi o stretch, to wykończenie. Tak jak na przykład rękawy. Dzięki temu nie mamy tutaj żadnych twardych elementów, które na przykład będą nas drapać. Cały kołnierzyk też jest wykonany z tego stretchu i jest to duża zaleta, ponieważ nie ociera nic nas, ale tutaj dopatrzyłem się jednej małej wady. Tego paska. I nie chodzi tutaj o to, że mam dyskomfort, bo mnie to ociera, tylko chodzi o to, że jest to idealnie na wysokości mojej grdyki. Po prostu, no, dusi mnie to, no poddusza, no, jest to minus dla mnie. Znajdziemy tutaj ribbingi, harmoniki, które znajdują się w tak zwanych newralgicznych punktach, jeśli chodzi o poruszanie się. Łokcie, tylna część barku, łączenie między spodniami a kurtką, kiedy na sportowym motocyklu się schylamy, żeby nam tutaj nic nie odjechało i oczywiście też kolana, jak uginamy je do bardziej sportowej pozycji. Mamy tutaj oczywiście ochraniacze zarówno barków, łokci, jak i kolan. Wszystko jest levelu pierwszego. Oraz w zestawie otrzymujemy ochraniacz pleców Armor Plus, który również jest levelu pierwszego. Jedynym ochraniaczem, który brakuje w tym kombinezonie, jeśli chcielibyśmy się bawić w sport, jest ochraniacz klatki piersiowej. Tutaj Sima oczywiście pomyślała o tych użytkownikach i mamy możliwość dokupienia takiego ochraniacza. To było fajne. Wczesnym porankiem, przy niezbyt wysokiej temperaturze, to w tym kombinezonie czułem lekki chłód. Wynikało to z tego, że STR 2.0 posiada dużą ilość perforacji. Znajdziemy ją m.in. na klatce piersiowej, na brzuchu, na ramionach oraz w przedniej części spodni. Wentylacja działa, czuć ją. Tego samego dnia temperatura wzrosła do 26-27 w duży plus, ponieważ się w tej skórze nie gotowałem. Czułem, że ta wentylacja działa. Za ten wewnętrzny komfort odpowiada nowa wyściółka. Nie było takiego efektu, że w tym momencie już wszystko zaczyna mnie drażnić. No i zaraz przyjeżdżała fajnymi kurami. No. To było takie otwarte. To... STR 2.0 nie jest typowym kombinezonem sportowym, jednak mimo wszystko znajdziemy tu takie smaczki jak slidery na barkach czy slidery na kolanach. I jest to też element, po którym bardzo szybko możemy poznać Janusza sportu. I w tym przypadku, jak popatrzycie na mnie, od razu możecie stwierdzić, widać, że jest to Janusz, a nie jakaś tam osoba, która ma coś wspólnego ze sportem. Ja się w pełni z tym zgadzam, jestem Januszem sportu, ale tutaj jest ważny element, o którym warto wspomnieć, to, że slider kolana jest na rzepie. Możemy go w całej tej płaszczyźnie przemieścić. Możecie zawsze go umieścić tam, gdzie on powinien być. Mamy w planach jeżdżenie na pitbajkach. To jest najlepiej to zrobione. Tak? No, tam jest najlepiej. Odprostowałeś się. Dotknąłeś kolanem i się przestraszyłeś. Tak. A zatem jak wygląda kombinezon Shima STR 2.0 po kilku konkretnych, owocnych sesjach na pitbajkach?
Dlatego najbardziej ucierpiał lewy rękaw w tym miejscu. Mamy podwójną warstwę skóry, czyli wspominane dual layer protection. Pierwsza warstwa się co prawda przetarła, ale druga jest nienaruszona. Pod spodem oczywiście protektor. W tym momencie wielu z Was powie, że dobra, dobra, ale coś tam Shima jednak musiała zrobić, żeby ten kombinezon był tańszy. To się nie nada. Nie każdy ma tyle pieniędzy, żeby od razu wydać na kombinezon 4-5 tysięcy złotych. A tutaj mamy połowę tej ceny. A druga część na pewno popatrzy na ten kombinezon i powie, ja jednak wolę dołożyć, bo to jakość, bo to, bo to tamto. My z naszego doświadczenia wiemy, że to nie zawsze tak jest, że jak wyłożymy grube pieniądze na producenta z najwyższej półki, to on przeżyje wszystko. Ważne, że się zeszłem na kolano całe dwa razy, a to ile się wywaliłem? 5. Mamy dwie dość spore, jak na kombinezon skórzany, kieszenie. Nie ma problemu na przykład, żeby tutaj zmieścić telefon. Mam iPhone'a 7 Plus, który ma 5,5 cala i wchodzi w całości. Inna sprawa, w momencie kiedy się zaczniemy uginać, wiadomo, gdzieś tam może to powodować pewien dyskomfort. Kolejne dwie kieszenie w kurtce znajdziemy wewnątrz. Kieszeń wodoodporna oraz druga standardowa. Shima to producent, który bardzo mocno stawia na wygląd, na design. Kombinezon znajdziemy w czterech kolorach. W czarno-czerwonym, takim jaki mam na sobie, czarno-szary. I mamy jeszcze dwie wersje z dodatkiem fluo. Ta czerwień i czern bardzo mi się podobają. Osobno naszyty napis, który naprawdę wygląda bardzo fajnie. Nadrukowane napisy wewnątrz naszych rękawów. Tutaj mamy nazwę kombinezonu, ale z drugiej strony mamy bardzo fajne hasło. Break late, exit fast. Są to fajne elementy, zwracamy na nie uwagę. Znajdziemy tutaj gard. Gard aerodynamiczny. Mamy tu możliwość zamontowania hydrobagu o pojemności 0,5 litra. Taki hydrobag oczywiście możemy dokupić. Kolejny element, którego tutaj nie mogło zabraknąć, to Evolink. Jest to idea stworzona przez Shimę, która chce tworzyć ubrania modularne. Możemy tutaj zastosować kamizelkę, czy to wspomagającą chłodzenie, czy ocieplającą, czy też na przykład mamy pełną taką kurtkę, która nada się do chodzenia nawet na co dzień. Kurtkę ze spodniami połączymy zamkiem 360. Znajdziemy tu również krótki zamek do połączenia na przykład z jeansami. Bezpieczeństwo pasywne też jest ważne. W kombinezonie jak najbardziej znajdziemy odblaski. Fyk. No ładnie. Dobra. Kombinezon możemy zakupić osobno, jeśli chodzi o rozmiar kurtki i rozmiar spodni. Więc jeśli ktoś ma rozbudowaną klatkę, ale zapomniał na siłowni robić nóg, nie ma problemu, jak najbardziej rozmiar dobierze do siebie. Rozmiarówka w stosunku do poprzednika delikatnie się zmieniła. Ja na przykład miałem problem z dobraniem spodni. Rozmiar 50, wchodziłem w niego, ale już z dopięciem miałem lekki problem. Za to jak zarzuciłem na siebie 52, to w pasie nie mam problemu, ale tutaj gdzieś lekkie fałdki wystają. Dla mnie to nie jest problem, ponieważ tak jak wiecie, ja lubię przede wszystkim komfort. Cena to element, którym Shima zwojowała rynek, jeśli mówimy o kombinezonach dwuczęściowych. W przypadku wersji 2.0 delikatnie się ona zmieniła, jednak moim zdaniem nadal jest atrakcyjna, patrząc na konkurencję i na dużo wyższe modele. Za kurtkę musimy zapłacić 1199 zł, za spodnie 999 zł, czyli łącznie mamy 2198 zł. STR 2.0 sprawdził się zarówno na mocno sportowym motocyklu, jak i na bardziej miejskim, codziennym nakedzie. Pomimo swojego sportowego wyglądu nie jest kombinezonem, który wymusza pozycję sportową. Dla mnie jest to bardzo duży plus, więc jeśli jesteście jeźdźcem ulicznym, który mimo wszystko lubi sportowe motocykle, ale bardziej od sportowego kombinezonu z pozycją ceni sobie komfort, to STR 2.0 idealnie się dla Was nada. Nie jest to takie łatwe, nie? Znaczy też mi się wydaje, że to bardzo duże emocje robią, to zmęczenie, nie? Mimo wszystko. Dwa razy dotknąłem, więc jest dobrze, ale cztery razy się wywaliłem.